Postanowiłem, że zrobię jeszcze jeden odcinek. Jeszcze jeden. Znaczy, będę kontynuować tą serię. Tak. Jestem bardzo blisko ukończenia swojej pierwszej serii. Czego, co może mi się uda zrobić. Pozostał jeszcze jeden sezon. O ile nie okaże się, że nie wiem, jakimś studem nowy nam wyskoczy. Ta gra jest zdolna do wszystkiego, kurde. Jeszcze tylko szkoda, żeby nam na środku ekranu jakiś chuj nie wyskoczył, no. Już mi nawet nic nie mówi. No. Nie, no nawet się nie zdziwię, jak ta gra znowu z czymś wyskoczy w kolejnym tym sezonie. Przecież to kurde wszystko teraz już może zrobić. Niby to jest jakby gra na ślepo, tak? Bo nigdy tego nie widziałem na oczy, nikogo nie oglądałem. I o kurde, jak te latają. To akurat mi się podoba, tak? Fajnie to jest zrobione. O, lecisz. No. Rozwalił się. Myślisz, dobrze, że oni się rozwalają, a nie kurde jeżdżą jak te tekturowe pudełka. Które nie wiem co. O, przeleciał nade mnie. Oj, coś czuję, że ten gościu będzie trudny. No coś tak czuję. Tak czuję, że z tym gościem mogę mieć problemy. Nie wiem, czy on jest czasem z legendy. Ma jakiś taki bardzo dziwny samochód. A dziwne samochody niczego zawsze dobrze nie wróżą. Ale dobra. Idziemy dalej. Gra jak na razie nic nam złego nie robi. Tak, jak na razie. Jak na razie jesteśmy na drugim miejscu. Jak na razie jeszcze się nie wywaliłem. Jak na razie jeszcze mamy dwa krążenia do końca. Jak na razie jeszcze mamy szansę to wygrać. Wszystko jest jak na razie. Dopiero wszystko się okaże później. A co on zrobił? Ale dobra, mniejsza o większość, nie interesuje mnie to. Mam tylko nadzieję, że się zaraz gdzieś nie wyłożę. Jak gra mi wyskoczy kurde z jakimś niezaplanowanym skryptem, to... Nie wiem, ale tutaj nie ma fabuły. Nie masz czym wyskakiwać. Chyba się wyskoczy, no mówię, tak jak... No dobra. Już nic nie mówię. Po prostu gra mnie wkurzyła i tyle. Podobają mi się tylko te fajerwerki. To jest jedyna rzecz, która mi się podoba. Nie, to zaraz mnie ten, Whitey weźmie. Szkoda, że nie Black, bo Black to już by było rasistowskie, tak? I gra by była rasistowska. Ciekawy jestem, jak ja bym się nazwał Jumbo Black. A tam jest Nick White. No, podam tą grę do jakiegoś sądu, kurde. Za jakieś rasistowskie teksty. No kurde, Nick White mnie bierze. Jeszcze jakby to w tą murzyń grał. Z Ameryki. Biały mnie bierze, biały mnie bierze. Ale biały też się rozwalił. No. Ciekawy jestem, jakby mnie jeszcze w tyłek uderzył. W tył samochodu. Biały mi się walił w tył i ten. Mimo mało nie rozwalił. I mimo mało tyłu nie rozwalił, tak? To powinno być na odwrót, że właśnie czarny powinien tyły rozwalać, a biały nie wiem co. Chodzi leciutko. Biały czarny jest przeważnie większy. Dlatego nie radzę chodzić do więzienia w Ameryce. Jak tam są jeszcze murzyni, to na pewno nie schylać się pomyli. Yeah! Totalna rozwałka. Nie wiem dlaczego, ale lubię wszystko rozwalać. Te opony, beczki. Lubię walić w beczki. Koniec pierwszej rundy.
Proszę, proszę, proszę. Na, 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 na. Później chce się na tym przejechać. Na tej wielkiej tej karuzeli. Wypuszcza się trochę fajerwerków. Fajerwerki to tutaj świetnie wyglądają, no. Zobaczcie. I wszędzie są fajerwerki, kurde, co to nowy, no, nowy rok? Chciałem powiedzieć Nowy Jork. No tak, no dobra. Mniejszą większość zrestartujemy. Tak. Ponieważ takie jest moje zdanie i nic go nie zmieni. Dobra. Zapatrzyłem się na ich fajerwerki. Na fajerwerki. Kurwa. Dobra, walić to. Znaczy uda mi się ich dogonić, czterookrążenie to dosyć dużo. A gra mi na pewno pozwoli coś zrobić. Więc za dużego problemu nie ma. Miejmy nadzieję tylko, że to się... O! No znowu biały gdzieś tam siedzi w końcu. Posuń się. Jezu. Za głupota. Że ja jeszcze w to gram to. I nagrywam. Ludzie, dajcie mi otuchy. Robię to tylko dla was. Chociaż też trochę dla siebie, bo jeszcze żadnej serii nie skończyłem i chcę, żeby to była pierwsza. Tak, bo ja nawet tego Darta Trójki, żebym nie skończył, a też byłem już dosyć daleko. Ale to nie była moja wina, ponieważ komputer mi się zepsuł. Wszystko to, co miałem, save'y, poszło się walić. Walić. Z White'em pewnie. Jeszcze jak głos stracę, to będę miał. Mówię, świetnie. Sorry, Nowak. Sweet overtaking. No tak. Kurde, ten komentator też, kurde, trzeba go strzelić. Ciekawy jestem, gdzie on siedzi. Z chęcią bym go tam poszedł do niego i mu powiedział kilka słów, jak się komentuje. Albo żeby posłuchał kogoś, jak się komentuje. A nie. Może to też tak świetnie nie wygląda, ale w moim wykonaniu oczywiście, ale niektórzy robią to o wiele lepiej. Lubię ich słuchać. Są bardzo ciekawi. Ciekawe osobowości mają. A ten nie, a ten się tylko powtarza, kurde. Sweet overtaking. It's my favorite color. Kurde. No, powiedział coś innego, niemożliwe. Albo wcześniej tego tekstu nie słyszałem. Bo byłem zbyt zajęty przeklinaniem tej gry. Z tą grą. Na tą grę. Walić. Tą grę, oczywiście. No i nie mogę tam tego złapać, no za żadną kurwa cenę. Jeszcze ten mnie weźmie, no jasne. Nowak, spadaj, przecież ja ciebie już dawno wyrzuciłem. Ze znajomych na Facebooku też. I nie wracaj. Ty masz większą jakoś, kurde, rozpoznawalność ode mnie. Nie powinieneś się tak pchać na to pierwsze miejsce. Nawet na drugie.
Oje, udało się. Park. O. Udało się, ledwo się udało, ale się udało. Z czego się cieszę? O, krótki filmik. Samochód za pięknie nie wygląda, ale zawsze to coś. Flaga Meksyku? San Diego Baja. A, bo to Baja! A, no to... Ja tam znowu Raja, Royo. Nie. Ktoś na pewno taki jest. Raja Baja. 50 tysięcy, nie no. To normalnie idę sobie zrobić pedikir. Albo manikir. No sobie całe paznokcie zjadłem. Przy okazji operację plastyczną. No. Teraz jestem legendą, tak? O, Miami. Smash Hunter, kurde. Dobra, na koniec tego... Na koniec tego odcinka. Zrobię Smash Hunter. 3 rundy. Nawet nie wiem, czy jest się sens męczyć. Czy od razu tego nie poddać z Kretesem. Jeszcze tu. Ciekawy jest. Co oni wymyślili? Niebieskie, zgaduję. Dobrze. Żółty. Gotuj. Czy nie? Czerwony. Jeżeli tam nie będzie dwóch... F10. No, więc się udało. Na trzecim miejscu? Nie, jeszcze. W ogóle nic nie mówię. Już gra mnie totalnie. 4 minuty ciszy i spokoju od mojego głosu. Jeszcze dwie rundy. Nie.
Tutaj to daltonista ma ciężko. Ta gra nie jest na daltonistę. Kolejna dyskryminacja, no kurde, najpierw jakiś Barry White. Później znowu gra... Trochę w odwrotnej to chyba kolejności trochę. Może i nie. Może. Może i nie. Może mi się nawet partem przypiekło. Zielone. Tu są zielone. Ja nie ma jednego żółtego. A walić. Out? Nie. To restart, jeju. Nie można się tutaj poddać, tak? Trzeba od razu wszystko jechać. Tutaj nawet nie możesz się poddać. Jesteś daltonistą, to musisz to przejechać. No jedźże. Yellow, kurwa! Przecież tak mnie to prowadziło, no! Jezu. Tam są zielone. No, ekstra. Lichtenstein, it's been emotional. Drugie miejsce. Ładnie. No jak ja mam... Nie. Tutaj w ogóle jest mój komentarz niepotrzebny. To jest naprawdę bardzo ciężkie, bardzo trudne i ogólnie bardzo wkurwiające. A i pytanie teraz w którą stronę? Polecam.
A, to tam dwie drogi mieliśmy do wybrania, sprytne. No, wreszcie. Pierwsze miejsce, wow, udało się. Nie, może muszę wprawę w tym nabrać. Ale naprawdę, jeżeli tor jest łatwy i naprawdę to się nieraz przyjemnie jedzie, a jeżeli jest tak wszystko... O, pierwsze miejsce nawet zdobyłem, fajnie. Jeżeli tor jest naprawdę zagmatwany, to jest naprawdę ciężko. I to muszę przyznać, to jest fajny tryb, ale naprawdę bardzo męczący i trzeba trochę nad nim spędzić, żeby on naprawdę się nam spodobał. I no i wywołuje też takie skrajne emocje jak 8-Ball, ponieważ czasami sama gra nas kieruje nie w tą mańkę, co potrzeba. No ale cóż, tak czasami jest i... No i tak jest. Na dzisiaj to już jest koniec. Więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.